Siemaneczko czogiści i czogistki, ja jestem Ulti i dziś mam dla was kolejne newsy ze świata World of Tanks. Tym razem pogadamy o dwóch nowych pojazdach, będzie to 9 tier T-54 Heavy i 8 tier niszczyciel czołgów KV-4 KTTS. Do tego zobaczymy jeszcze, jak mocno Wargaming znerfi polskie czołgi średnie, czyli Bugiego i CS-44. Zapraszam was do oglądania. Na początek rzućmy okiem na ten oto pojazd, czyli T-54 Heavy Tank. 9 tier, który trafił obecnie na serwer Supertest, ale nie wiemy jeszcze, za co będzie dostępny. Przypuszczam, że może on być nagrodą za oczywiście przepustkę bitewną w przyszłym roku, albo trafi po prostu do sprzedaży tak jak WZ-114 i STRV-K, także byłby 9 tierem z bonusem do zarabiania. Losy tego pojazdu nie są znane, ale znamy jego wstępne parametry, więc pozwólcie, że teraz wam je przedstawię. Pojazd posiada 4-osobową załogę, mamy tutaj dowódcę, celowniczego, kierowcę mechanika i ładowniczego i posiada on potężne działo, które strzela średnio za 450. Przypominam, że zwykle 10 tiery amerykańskie biją po 400, tylko Joch, z tego co pamiętam, bije na topowym dziale za 440, ale T-57 Heavy i E5 biją po 400, więc damage na strzał jest naprawdę jak na amerykańca imponujący. Jeśli chodzi o penetrację, jej również nie brakuje, bo na pocisku zwykłym mamy 240 mm, a na godzie 320. No wiadomo, to nie jest 340 jak w AFX 1, ale wciąż uważam, że spoko. No i haeki raczej mają niewielki sens, bo mają mało penetracji, no ale 530 uszkodzeń. Przeładowanie wynosi 13 sekund, więc pojazd na pewno nie będzie miał jakiegoś mega DPM-u, ale za to imponujący jest czas celowania, który wynosi tylko 2 sekundy. Celność na 100 metrów to 0,38 i uwaga, teraz kolejna kosmiczna zaleta tego pojazdu, która mi się podoba i troszeczkę dzięki temu można go porównywać z Szwedami. Jest to, moi drodzy, opuszczenie działa, które wynosi aż 12 stopni, a zwykle, mówię, Amerykańcy mają 8, 10, a tu 12, więc naprawdę świetne, świetne opuszczanie działa. To będzie go taka cecha szczególna. Co do pocisku, mamy ich 40, 3 rodzaje amunicji, pociski przeciwpancerne, kumulacyjne i HE. I teraz możemy przejść do mobilności. Pojazd, no niestety, najlepiej nie jeździ. Maksymalnie rozpędza się do 34 km na godzinę, cofa, no nawet nieźle, bo 17 na godzinę. I jego moc na tonę to 14,5 konia mechanicznego, więc na pewno ta prędkość maksymalna jest realna, ale nic więcej raczej tutaj nie wykręcimy. Co do żywotności, pojazd posiada malutko życia, szczególnie jeśli porównamy go z takim 50 Tyszkiewicza, prawda, czy z E7-5. Mamy tylko 1700 życia, co jak na pojazd, który nie ma magazynka, który jest wolny, no trochę wypada słabo. Za to pancerz na papierze wygląda super. Na kadłubie 254 mm na froncie, z boku 76, z tyłu 38 i wieżyczka również ma bardzo podobny pancerz, 254 na froncie, 76 na boku i 76 z tyłu, tak jednak mamy tutaj garnek, który rzuca się w oczy i na pewno będzie czułym punktem, to jest prawie przesądzone jak w większości Amerykańców. Zasięg widzenia wynosi 400 metrów, więc jego nam akurat nie zabraknie. Na pewno pojazd, możemy powiedzieć, że interesujący, wydaje się być sensowny, nie taki, wiecie, słaby, że opatrzymy na parametry i tragedia, ale z tym przeładowaniem i tą mobilnością, tą żywotnością może być różnie. Bardzo jestem ciekawy, jak ten pancerz będzie spisywał się w praktyce. No i co? Teraz przejdźmy do kolejnego pojazdu i jest to, moi drodzy, radziecki Tedek 8 poziomu KV-4 KTTS. Pojazd, który już kiedyś był na Superteście, teraz tam powraca. No i muszę powiedzieć, że tutaj znów nie wiem, za co będzie dostępne, ale stawiam, że będzie po prostu w jakimś maratonie, albo po prostu trafi do sklepu, trafi do paczek świątecznych. Takie dziwolągi mogą całkiem dobrze się sprzedawać i budzić zainteresowanie, więc to by miało sens. No i zobaczmy jego obecne parametry. Po pierwsze, mamy tutaj działo, które bije za mało jak na TDK, przy takim ISU, prawda, który bije po 750. Tutaj mamy tylko 360 średnich uszkodzeń. Co do penetracji, ona również budzi trochę problem, bo no kurde, 227 na TDK-u, na pocisku zwykłym, na dychy, no to nijak się ma i bez golda tutaj się nie obejdzie. Na goldzie penetracja wynosi 290.
Co do przerwania, pojazd ładuje ponad 8 sekund, więc długo jak na ten damage na strzał. No i czas celowania również nie wygląda jakoś kusząco, aż 2,5 sekundy. Przy tym dziale, no uważam, że tutaj 2 sekundy to byłaby wartość odpowiednia. Co do celności, ona jest całkiem dobra jak na dzieckie działo, 0,36, ale opuszczenie działa to jest, moi drodzy, jakaś tragedia. Tylko 5 stopni. Pojazd ma wieżyczkę, która obraca się tylko częściowo, chyba 45 stopni w lewo i 45 stopni w prawo, więc no niewielki wychył, no ale z plusów mamy bardzo dużo pocisków, aż 90. Co do mobilności, pojazd ten rozpędza się do 35 km na godzinę, więc nie jest bardzo szybki. No i ma potężny silnik, który i tak daje niewiele, bo moc na tonę to nie tylko, bo to niecałe 13 koni, więc naprawdę moc na tonę jest słaba. Obrót wieżyczki, obrót kadłuba to 24 stopnie, więc tutaj również szału na pewno nie ma. I teraz, moi drodzy, jego teoretycznie, to w cudzysłowie, największa zaleta: wytrzymałość. Pojazd ma 1400 życia, więc nie jest to wartość rekordowa, bo taki Ferdzio ma 1500, TS5 też 1500. No ale mamy niby pancerz twardy, potężny, na froncie kadłuba 200 mm, na boku kadłuba 125 i z tyłu też 125, więc niby powinien nadawać się do Sidecrapa, bo no, ten pancerz boczny wygląda dobrze. Co do wieżyczki, ona ma 250 mm na froncie, więc no sporo, ale mamy jakiś garnek, który chyba będzie weak pointem, i bok wieży i tył wieży to odpowiednio 125 i 125 mm. Dla mnie to jest taki typowy dziwoląg, który może budzić właśnie zainteresowanie przez to, jak wygląda, ale swoją wielkością, rozmiarami, ale no parametrów nie ma fajnych. No tu nie ma działa, tutaj działo powinno mieć 260 penetracji, damage powinien być z 500 i to powinno na pewno mieć 1500 życia, tyle co TS5, bo no w tym momencie to nie ma dla mnie żadnej sensownej zalety. Naprawdę pojazd, który wygląda słabo. Ten pierwszy jeszcze spoko, T54 Heavy Tank, ten to bida. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do zmian w czołgach. Na początek złe wiadomości, czyli pogorszenie polskich czołgów średnich. Zaczynamy od Bugiego, ponieważ on dostał troszeczkę mocniej i tutaj, moi drodzy, pogorszeniu ulegnie działo 100 mm. Dokładnie zostanie wydłużony czas celowania z 2,6 sekundy na 3 sekundy, więc troszeczkę gorsze po prostu celowanie tym działem. Co do działa 90 mm, bo ono również zostało pogorszone, tutaj celność została pogorszona z 0,4 na 0,42, więc no troszeczkę gorzej będzie się tym działem strzelało i również czas przodowania został wydłużony o 0,4 sekundy, więc no na pewno zmiany nie są jakieś potworne, ale troszeczkę odczuwalne będą. I również, moi drodzy, CS44 oberwał tutaj. Czas celowania na dziale 100 mm został wydłużony o 0,4 sekundy, więc również zmiany są tylko w czasie celowania. Na pewno możemy się cieszyć, że zmiany są tylko takie, nie są mocniejsze, bo mocniejszych też bym się spodziewał w Bugim, bo Bugi jednak jest dobry. Ze zmian ważnych, moi drodzy, jeszcze warto powiedzieć, że bardzo słaba ósemka TVPVTU w końcu dostanie drugie życie. Tutaj oba działa 88 i 100 mm i 105 mm będą lepsze, więc na pewno wbijanie teraz czołosłowackiego magazynka TVP T50-51 będzie dużo przyjemniejsze. No ale z drugiej strony szóstka Skoda T25 będzie teraz słabsza, więc niby ósemka lepsza, no ale szóstka gorsza. I jeszcze z ważnych rzeczy, moi drodzy, te deki francuskie w linii do Fosza B również będzie się teraz fajnie wbijało, ponieważ i siódemka, i ósemka będzie miała lepsze parametry wytrzymałości, lepsze działa, więc znów fajna informacja dla osób, które planują robić Fosza. Niby się nie opłaca, no bo są inne lepsze te deki, ale no uważam, że na pewno gracze, niektórzy mogą być zadowoleni. I z ostatnich takich dla mnie istotnych rzeczy, łatwiej się będzie teraz wbijało ISA i ISA 3, ponieważ K1S dostanie spore poprawki i będzie miał teraz więcej życia, będzie miał, moi drodzy, lepsze parametry działa, będzie miał lepszy obrót, więc na pewno granie K1S będzie teraz sprawiało mniejszy ból, choć szkoda, że nie zwiększyli mu penetracji, bo ona jest słaba, no ale no nie można mieć wszystkiego, także tak to, moi drodzy, wygląda. Jeśli chodzi o newsy w tym materiale, dla mnie na pewno przełomową informacją jest to, że no właśnie polskie medy będą troszeczkę słabsze, no i ten
czołg ciężki 9 tieru. T-54 Heavy Tank. Na niego najbardziej czekam, bo z tym opuszczeniem działa, może dawać radę. Napiszcie, moi drodzy, co was najbardziej zainteresowało. Ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Piąteczka, pa, pa.